No hej, 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 dzień dobry. Przychodzę do Was z małą paczką z Sinsaya, tak jak wspominałam, ale to nie jest ta paczka, taka stricte troszkę jesienna, ale będzie na pewno, myślę, że po tym filmie nagram, bo też bym chciała już użytkować tych jesiennych rzeczy, ale tamto oczywiście jest też również z Sinsaya, ale mam tutaj taką małe, ładne, zgrabne pudełeczko. Dość lekkie. Jestem zdziwiona, że w ogóle przyszło w pudełku. Myślałam, że to przyjdzie, wiecie co, w tym worku foliowym. No ale bardzo dobrze, że przyszło w pudełku. No więc zapraszam Was na dzisiaj będzie haul z Sinsaya Open Box oraz zrobimy sobie, mierzymy. No, także wiecie, moja ręka już jest, no, to w vlogu Wam opowiem, ale bluzkę jakoś jestem w stanie jeszcze założyć, czy spodnie, bo jestem przecież ubrana, no więc to przymierzymy, co ja tutaj mam. Robimy sobie, mierzymy, co tam jest. No, zaraz zobaczycie. No więc jeśli jesteście ciekawi, to ja już biorę przyrząd i otwieramy. Więc to pójdzie nam łatwo i sprawnie. Dodam Wam, że linki do tych rzeczy zostawiam Wam na dole. Tak, stwierdziłam teraz, że będę Wam zostawiać linki, żeby. Ja czasami, wiecie, nie odpisuję, no więc linki będą do rzeczy na dole. Dobra, rozbroiliśmy, odkładam narzędzie ostre, rozbroiliśmy pudło. No i otwieramy. Jest tutaj jedna rzecz taka świąteczna, bożonarodzeniowa, nawet bym powiedziała, na okres taki świąteczny. Ale do tego na koniec. No ale tak, mamy tutaj. I powiem Wam, że jestem sama trochę zdziwiona, bo na początku byłam na nie, a potem byłam na tak. Jestem na tak. Później zobaczycie, o co chodzi. Dobra, mamy wypełnienie. O, i widzę, że jest ta pierwsza rzecz na samym początku. To będzie bez mierzenia. No dobra, chcecie to? Przesunę się i pokażę. No więc mamy tutaj takie zawiniątko. I mamy tutaj, moi drodzy, ja jak dawno nie zamawiałam żadnych świec, żadnych wosków, tak teraz wyskoczyło mi i stwierdziłam, że ja chcę tę świeczkę. O, to jest w puszce. Jest to świeczka, spójrzcie, jaka ładna, świąteczna, z tymi pierniczkami. Wakacje za nami, jesień w pełni, pogoda różna, ale ja to już czekam na ten okres właśnie. Świąteczne. I mamy tutaj świeczkę zapachową, cookies, czyli zapachową taką o świeczkę, no, świeczkę zapachową. Ładnie pachnącą, mam nadzieję, zobaczcie, pięknie to wygląda. I o jajku, już czuję. Och, tak, pierniczki. Świeczka tak wygląda zwykła, jak widzicie, zwykła, nieważne, w puszce. Ciekawe, czy to się nie będzie jakoś nagrzewać bardzo, ale no tak pachnie. Dodatkowo kosztowała chyba, dobrze, o ile pamiętam, zaraz zobaczycie zdjęcie sobie, 9,99, no więc też bardzo atrakcyjna cena. A wiem, że te kurcze rzeczy szybko się, no niestety, wyprzedają. No sami dobrze wiecie, że jak jest przed okresem świątecznym, to też w sumie no, za dużo, jak za wcześnie jest, to też tak, ach, jeszcze mamy czas, jeszcze mamy czas. Tak, mamy czas do świąt, tylko że później w tych sklepach niestety nic nie ma, bo no oni to szybko to wystawiają, no i szybko ludzie wykupują, no i później jest tak, że nie ma. No więc ja sobie wybrałam już świeczkę. No cudownie pachnie, naprawdę. I nie cała dyszka. Ojejku, ale to są takie, wiecie co, nie takie chemiczne pierniczki, tylko normalnie pierniczkami pachnie. I nie takim cynamonem, bo pierniczki zazwyczaj kojarzą się właśnie z takim bardziej z cynamonem. Przynajmniej mi. A tutaj czuć tą taką, tą masę, to ciasto takie pierniczkowe. Dobra, już nie wącham, bo już nie czuję zapachu. Im dłużej się wącha, tyle się nie czuję zapachu. Zobaczcie, jakie mam frizz. Frizz and frizz. Jeszcze nie uczesany, ale zaraz ogarniemy. No więc, pokazuję jeszcze raz. Takaż. Przeniosłam się i myślę, że tutaj będzie lepiej, nie widać, lepsze światło. I co? Idziemy dalej. Następną rzeczą mam tutaj spodnie, moi drodzy. Jak je zobaczycie, to na pewno skojarzycie, że te spodnie już Wam pokazywałam i nawet przymierzałam, ale sobie mierzymy i zrobimy sobie stylówkę chyba z tych rzeczy, które tutaj mam. I są tu jeansy, jak widać.
są tutaj te spodnie. O, zobaczcie, jednak zdecydowałam się na te 38 ze względu na to, że one są takie luźniejsze troszeczkę w pasie, ale jednak trzymają się bioder i tak, no nie wiem, stwierdziłam, że jednak te biorę. Po długim namyśle, chociaż byłam na nie, to później chodziły mi tak po głowie i stwierdziłam, że nie, ja je chcę. Zobaczcie, mają fajny taki pasek, trochę Wam tutaj przybliżę. Zaraz zobaczycie, jak one wyglądają na mnie. Takie troszeczkę nietypowe, a najbardziej podoba mi się tył, dlatego że on jest taki z takimi przeszyciami, proste kieszenie, bardzo proste. Ładnie tutaj też to wszystko wygląda. Jest ten właśnie pasek taki dekoracyjny nawet, który oczywiście można sobie wymienić, ale on wydaje mi się, że takiej całości fajnie, do całości fajnie to wygląda. Oprócz tego mamy nogawki bardzo szerokie, bo ja pamiętam, że ja już je przymierzałam, nawet jest filmik, zmierzymy, czy nie mierzymy, no taki, wiecie, przegląd Sinsays i ja tam przymierzałam, nie byłam bardzo do nich, ale teraz, no tak mi chodziły, wiecie, śniły mi się, po prostu mi się śniły, no tak czasami mam, że niektóre rzeczy nie, coś mi nie leżą, a potem leżą, że nawet mi się śmiało. No więc mam je, mają bardzo fajne nogawki, takie surowo obcięte, normalnie jakbym sobie obcięła sama nożyczkami i one są bardzo, bardzo szerokie. Cena ich też była naprawdę bardzo przyzwoita, bo 69,99, o ile się nie mylę. No linki Wam zostawię i powiem Wam, że no nie wiem. No one mają w sobie to coś, 38 pokazuje, że gruby taki jeans i te szerokie nogawki. I ja jak się zastanawiałam, do jakich butów to nosić, to potem stwierdziłam, że do każdych. Zaraz Wam pokażę może wszystko, teraz Wam pokażę tu, a potem na koniec jak to połączę, bo tutaj coś jeszcze jest do tych spodni, właśnie specjalnie wybrałam, żeby to połączyć i to zaraz zobaczycie, ale zanim do tego przejdziemy, jest, patrzę, jest, myślałam, że tego nie ma, dobra, mam tutaj kolejną rzecz, taką, jest to, co ja lubię, uwielbiam, jakie niebo cudne, wow, uwielbiam różnego rodzaju sukienki, no ja jestem po prostu taka typowa baba, chociaż czasami nie chodzę, ale mam i lubię, mam tutaj sukienkę o rozmiarze M, mam nadzieję, że będzie dobra, bo właśnie czasami zastanawiam się, jak to zamawiać, czy to M-ki, czy to S-ki, ewentualnie sobie zamienię. Ale mam nadzieję, że będzie ok. Jest to sukienka. Teraz zauważyłam, że bardzo dużo sklepów robi ubrania z tej takiej siateczki, widzicie? To jest tak jakby takie, no nie wiem, no taka zygzakowa, to ona jest teraz chyba z najnowszej kolekcji. Mamy przezroczyste rękawy. No trochę przez tą rękę jestem ograniczona ruchowo i nie bardzo mogę Wam zawsze to tak ładnie pokazać, jakbym chciała. O, widzicie? Tak jakby moro takie szare. No, ona będzie taka z marszczeniami po boku i jest krótka, no, śliczna. Bardzo ładnie wyglądała na modelce, więc mam nadzieję, że na mnie też będzie ładnie wyglądać i że nie będzie za duża, bo jednak ten materiał jest taki troszeczkę elastyczny. I tutaj do tych spodni dobrałam sobie, bo teraz jest bardzo modny kolor takiego ciemnego wina. Burgund też na to się mówi, no dla mnie to jest po prostu taka, już sama nawet nie wiem, jak te kolory nazwać, powiem Wam naprawdę, no ja już czasami nie wiem, bo taki kolor. To jest zwykła bawełniana bluzeczka, wzięłam sobie rozmiar S. Ona też bardzo jakaś taka droga nie była, zresztą zaraz zobaczycie, gdybym się pomyliła. I to jest z długim rękawem i ona jest troszeczkę taka krótsza. Właśnie tak sobie myślałam, że do takich szerokich spodni bardziej dopasowana góra to będzie ze sobą współgrało. Dodatkowo o tym, w tym kolorze, bardzo ładny kolor, taki naprawdę, no wino, no taki bordo. Bardzo ładny, a teraz jest właśnie modna i panterka, i takie szerokie spodnie, szwedy, spodnie, nie wiem teraz jak to się nazywa, kiedyś to były po prostu szwedy za moich czasów i dzwony, no i właśnie ten taki kolor, także no, taką mamy modę, coś tutaj prześwietlona jestem, nie wiem czemu. I to tyle, idziemy przymierzać. No dobra, ja już się przybrałam i to właśnie jest to, czego chciałam, co oczekiwałam. Materiał naprawdę, jeśli chodzi o tą bluzkę, jest taki zbity, gruby. Nie jest taka bardzo, bardzo cienka. Jak widzicie, bardzo ładnie leży. No tutaj troszeczkę tak, wiecie. No i jest odpowiedniej długości. Co do spodni, tak, podobają mi się. Tak, tak, tak. Spójrzcie, bluzka, kolor. Spodnie, ten pasek, idealna długość, właśnie o to mi chodziło. Te spodnie to nie są takie biodrówki jak kiedyś, tutaj troszeczkę są tak jakby,
no luźniejsze, ale no ja przymierzałam je, ja już wiedziałam, jak one wyglądają. I właśnie o to mi też tu chodziło. Ten pasek super, bo powiem Wam, że ja się przyznaję, że ja nie zawsze wkładam paski, a tak to on już jest zbudowany, jak będę chciała, to sobie zmienię. Luźny, luźne, bardzo wygodne. O, tak to wygląda. No i tył. Tutaj fajnie leży na pośladkach, tak wiecie, od góry, a później są luźne, szerokie te spodnie. Bluzka też jest taka, że zobaczcie, tutaj w ogóle wszystko praktycznie zakryte. Tylko z tej strony. No, mi się to mega podoba. No i szerokość tych nogawek. To są po prostu szerokie, szersze od mojej stopy. W sensie, no, no tak. Zakrywają mi całą stopę. Długość jest w końcu idealna, bo ja mam problem, wiecie co, ze spodniami, że one są wszystkie za krótkie. Ja nie jestem jakaś mega wysoka, bo ja mam takie 1,70 m, więc wydaje mi się, że to jest taki, no taki przeciętny wzrost kobiety w naszym kraju u nas, prawda? Ale te spodnie zazwyczaj są przed kostkę, ja tego strasznie nie lubię i nie lubię żadnych ani dzwonów przed kostkę. No jakoś, jak już to, żeby to było, wiecie, równo z ziemią. No i tutaj to mamy, więc jest. Oko. O. Cała stopa moja się chowa w nich. Tak dosłownie kiedyś było. Długość, teraz specjalnie zdjęłam, wiecie, klapki, bo są. Długość jest równiutka, nawet lekko się ciągnie po ziemi, no ale do tego wejdzie jakikolwiek but z jakąś tam podeszłą, no to wiadomo, że troszeczkę parę centymetrów noga do góry pójdzie i będzie idealnie. Nie za długo, nie będzie to się tak mega ciągnęło, że będą brudne wiecznie te nogawki, bo to jest idealna. Tadam, tadam, tadam. Proszę bardzo, sukienka. Rozmiar M jest idealny, ale jeśli chodzicie taką typową M-kę, sorry, że tak się schylam, ale ciężko mi Was ustawić, żebyście widzieli, jak to całkowicie wygląda. Więc jeśli jesteście typową M-ką, to spokojnie możecie zamówić S-kę, bo naprawdę sukienka jest rozciągliwa i ona tutaj jeszcze ma, ale luzu. I wygląda następująco. Mamy tutaj przezroczysty rękaw, siateczka. Tutaj klęknę przed Wami. Tutaj mamy tak jakby pół golfik i marszczenie z ramienia wchodzące tak właśnie pod ukosem. Bardzo ładnie to wygląda. Właśnie fajnie, zapomniałam, że to taki pół golfik jest, naprawdę. I ona z boku też ma marszczenie, tak tutaj od góry w dół i tutaj również. Długość jest taka, tutaj troszeczkę ta siateczka jest krótsza. No to jest taka mini, ale te siateczki są tak wygodne, powiem Wam. Już pokazuję Wam z tyłu, tak to wygląda z tyłu. Zawsze zastanawiałam się, jak to jest z tymi marszczeniami, czy to one nie są jakoś tak zszyte, że jakoś uwierają, czy coś? No nie, nie uwierają. Więc myślę, że spokojnie na zbliżające się święto wszystkich świętych taką sukienkę do jakiegoś płaszcza, do wysokich butów, w sensie kozaków, jakichś takich wyższych, czy nawet do ramoneski i traperów. Też będzie fajnie wyglądać. Chodzi mi po głowie jedna jeszcze rzecz. To ja jestem po prostu sama aż w szoku, bo to nie jestem ja. A mianowicie zgadnijcie, co mi chodzi po głowie. Czego nie mam, a co mi się podoba u innych dziewczyn. I tak zastanawiałam się ostatnio, zamawiając to, czy może to zamówić. Właśnie do jesiennej stylizacji. Będzie długo dzisiaj, sorry. Zgadnijcie, piszcie proszę, jak myślicie. Pewnie nie zgadniecie. Kapelusz. Filcowy taki kapelusz, właśnie też były w Sinseju, są dostępne, beżowe i czarne, z taką złotą, elegancką klamrą. Nie za wielki ten rondel, ale właśnie tak sobie pomyślałam, że takich kozaków ciężkich, do takiej sukienki właśnie takiej jak ta, taka lekka jest, do tego jakiejś ramoneski, czy jakiejś takiej ocieplanej ramoneski z tym futerkiem, do tego kapelusz. No, podoba mi się. Dlatego jestem sama, bo ja tak nie, kiedyś nie, no ja nie. Ktoś tak fajnie wygląda, ale ja mi to nie pasuje. A teraz uważam, że, no nie wiem, no podmieniało mi się. Człowiek się zmienia co kilka lat podobno. No dobra, to tyle. Dajcie znać, czy Wam się coś podobało, czy nie. Linki macie w dole, jak chcecie sobie wejdźcie na stronę. Tam od razu Was te linki przekierują na stronę Sinseya. Bo później ja to nie odpisuję, tak samo jak zauważyłam z linkami, jeśli chcecie coś z jakiegoś holu innego, z Temu czy z Shein, nieraz jak tam wstawiałam i później linki ja odpisywałam gdzieś po 3 tygodniach, to ojejku, od razu będę stawiać linki, żeby nie było, no nie, no jestem zachwycona co do tej sukienki. No, naprawdę, jeśli jak macie jeszcze jakieś kod rabatowy, to Wam oczywiście to taniej wyjdzie, te rzeczy też nie są jakieś takie
naprawdę drogie. Rozłączam się i idę zobaczyć, co mój chłopiec robi. Także jeśli chcecie takie hole w stylu właśnie, żeby był styl taki mierzymy pod koniec czy tam w środku, to dajcie znać, może będę to robić częściej. Może będzie mi się to udawać. Dobra, bo ja tu tylko trzy rzeczy, a będę gadać 2 godziny, także pa, pa. Łapkę zostawcie, jak możecie, jak wam się podoba. Będzie mi miło. Dzisiaj dobry humor. Mimo, że paznokci nie mam i ręka boli, ale jest słońce, trzeba się, wiecie, pozytywną myślą, będzie git, nieważne, rozłączam się, pa, pa.